będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, trwa sezon kolędowy. U nas w Polsce, zgodnie z naszym obyczajem, śpiewamy kolędy aż do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli jeszcze przed nami ten okres. Wypada się zastanowić, skąd wzięła się kolęda. Skąd nazwa kolęda? I skąd to, co ona współcześnie oznacza? Otóż kolęda jako pieśń współczesna powstała z dwóch źródeł. Z łacińskiej pieśni kościelnej na Boże Narodzenie i z pieśni, które były tworzone, powstawały w językach potocznych. Przeważnie to były takie najpierw przyśpiewki, jakieś narracje, powiedzmy o tym, co się dzieje. I w Polsce akurat mamy niesamowity urodzaj kolędowy. Inne kraje mogą się pochwalić paroma, no może kilkoma kolędami, a w Polsce notuje się, zarejestrowanych jest ponad 40 tysięcy kolęd, z czego już nie kilka, ale przynajmniej kilkanaście, jeśli nie dziesiątki popularnych i znanych. I taką najpierw te łacińskie kolęda, łacińska pieśń kościelna na Boże Narodzenie, ona była wszędzie podobna. To było coś w rodzaju na przykład Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Albo taka kolęda na przykład, znana jeszcze współcześnie, Adeste fideles, leti triumfantes i tak dalej. I to akurat jest kolęda, która powstała w Anglii. Łacińska kolęda, która powstała w Anglii, ale równie dobrze ona mogła powstać w Polsce, we Włoszech czy w Hiszpanii. Wtedy w Europie była jedna łacińska kultura i wszędzie to brzmiało właśnie podobnie. Natomiast już bardziej się różniły te pastorałki, powiedzmy, czy jakieś te pieśni, które się rodziły tam w poszczególnych krajach w językach potocznych. I taką najstarszą pieśnią w języku polskim znaną jest Anioł pasterzom mówił. Tak to się nawet słyszy, jak to się wsłuchamy. Anioł pasterzom mówił. I to jest pieśń, no różnie datowana, w każdym razie gdzieś w okolicach przełomu XV i XVI wieku. Niektórzy mówią, że wiek XV, inni XVI wiek datują. Czyli pomyślmy sobie, to są te czasy, kiedy rycerstwo skute żelazem okładało się mieczami, ruszali do boju, tak? Takich czasów dotykamy, śpiewając właśnie tę pieśń. A skąd nazwa kolęda? To trzeba się cofnąć aż do starożytnego Rzymu. Otóż w Rzymie starożytnym Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan, zbierał lud zawsze w pierwszy dzień miesiąca i ogłaszał, jakie święta w danym miesiącu będą przeżywać. Tam jakieś święto ku czci Jowisza, inne ku czci Wenery i tak dalej. Ogłaszał to ludowi. I ten pierwszy dzień miesiąca nosił nazwę kalendę. To jest tak zwane plurale tantis, czyli zawsze w liczbie mnogiej występuje, chociaż oznacza pojedynczy dzień, ten pierwszy dzień miesiąca. Ale użyte jest w liczbie mnogiej, kalendę, pisane przez C i kończy się dyftongiem AE, kalendę. A skoro oznaczało to, i stąd też kalendarium, kalendarz, prawda, ogłaszał, kiedy co się wydarzy. A skoro pierwszy dzień miesiąca oznacza, to zarówno i pierwszy dzień roku. I tak się potem składało, że kolędą, to już forma polska, na początku pisane przez EN, to była kolenda, dopiero później kolenda przez N. Więc ta kolenda, kolendą mianem kolendy zaczęto oznaczać pierwszy dzień roku. I życzenia z okazji nowego roku składano sobie dawniej, właściwie na Boże Narodzenie. To były życzenia świąteczne, jednocześnie na Nowy Rok. Tak to był ten zwyczaj, że właściwie od Bożego Narodzenia się już mówiło o Nowym Roku, ale ta nazwa kolenda się przyjęła i
z czasem zaczęto mianem kolędy określać podarunki, które sobie składano z okazji świąt. Więc to z okazji początku, tego pierwszego dnia roku, początku nowego roku, z okazji też oczywiście Bożego Narodzenia, składano sobie upominki, prezenty i to zaczęło być określane mianem kolędy. No i takie można sobie przywołać zdarzenie. Każdy oczywiście się poczuwał do tego, żeby odpowiednio na swoim poziomie, zgodnie ze swoim stanem te kolędy dawać, więc każdy pan u siebie, nie tylko bezpośredniej rodzinie, tam domownikom, ale dawał kolędy całej czeladzi, służbie i to były hojne kolędy przeważnie. No a król jegomość musiał dawać kolędy królewskie, bo inaczej nie wypadało. Nie przystało królowi dawać kolędy dziadowskiej, tylko kolędę królewską. No i kiedy się tak zdarzyło? Za czasów króla Zygmunta Augusta, kiedy Stańczyk słynny był już taki w takim już podeszłym, czy nawet sędziwym wieku, taki już tam, ciągle te same dowcipy powtarzał, ale jakoś tam jeszcze funkcjonował, żył. No a Stańczyk, o Stańczyku król nie pomyślał, zapomniał o Stańczyku. Stańczyk był bez kolędy. Ale Stańczyk zaczekał na chwilę sposobną. Przyszli na Wawel, do zamku, senatorowie, biskupi, wojewodowie, tam różne znakomitości i król każdemu kolędę daje, a Stańczyk się snuje tak teatralnie pod ścianami w komnacie. O, co ci jest, Stańczyku, pytają się, co się stało? No bo wiecie, rok nowy, ale suknie stare. No i król zrozumiał aluzję oczywiście, zaraz ze szkatuły wyłożył, no i kupiono Stańczykowi nowy, piękny żupan, pas, buty. No król się postawił, królewską prawdziwie kolędę dał Stańczykowi. No tak, ale skąd zaczęto pieśni nazywać kolędami, skoro dawano upominki i to oznaczało najpierw prezenty? Otóż ksiądz jegomość jeździł od domu do domu, święcił mieszkania, my to znamy, tak? I żeby urozmaicić to w ogóle, zachęcić, to zaczęto śpiewać po drodze. Takie właśnie jakieś pieśni w języku potocznym, tu w przypadku naszym, w języku polskim. I potem takie chłopaszki zobaczyli, że ksiądz jeździ i tam księdzu zawsze dają jakieś tam mięsiwa, jaja, sery i tak dalej, tam jakąś taką kolędę właśnie. To oni chcieli też tę kolędę dostać jakoś, więc zaczęli chodzić od domu do domu, śpiewać te różne piosenki na Boże Narodzenie po to, żeby dostać kolędę. Jakieś tam ciasto, kiełbasę, jaja, coś tam takiego. A z czasem sama ta pieśń, która miała tę kolędę odpowiednio pozyskać, zaczęła być określana mianem kolędy. I tak to się stało. I teraz już kolędą nazywa się nie prezenty, ani nie pierwszy dzień miesiąca czy pierwszy dzień roku. Kolędą nazywamy właśnie pieśń na Boże Narodzenie oraz odwiedziny duszpasterskie. Tak to zaistniało w każdym razie. Zatem pozostaje mi życzyć miłego kolędowania i hojnych kolęd.